Witam Państwa, chciałbym tutaj przedstawić nowy produkt firmy T-Jet. Jest to system DynaJet. System DynaJet jest to rewolucja w dziedzinie opryskiwania. Pozwala on na użytkowanie przez rolnika jednej dyszy, a poprzez zastosowanie elektrozaworów magnetycznych typu proporcjonalnego i zmieniając cykl roboczy danego rozpylacza, jesteśmy w stanie zmieniać jakość opryskiwania w biegu. Czyli nie jesteśmy już zmuszani do zmieniania danego typu rozpylacza czy rozmiaru rozpylacza w zależności od warunków panujących na polu, ale jesteśmy w stanie w trakcie biegu z dowolną prędkością zmieniać sobie typ jakości kropli. Ekran roboczy jest bardzo przyjazny, wystarczy wybrać sobie interesujący nam dany typ kropli i system sam poprzez zmianę cyklu pracy tych elektrozaworów dostosowuje nam jakość oprysku do panujących warunków. Jeżeli mamy sytuację, że rano zaczynamy oprysk i ta pogoda nam sprzyja, zazwyczaj możemy opryskiwać kroplą drobną, natomiast wiatr zrywa się i musimy to zrobić, musimy zmienić ten rozpylacz. Systemem DynaJet możemy to zrobić w ciągu jednym kliknięciem na ekranie. Ważnym również jest to, że system DynaJet posiada tak zwaną kompensację zakrętu, czyli na uwrociach, gdy belka opryskiwacza w jednym miejscu nie porusza się, stoi w miejscu, natomiast w drugim bardzo szybko przemieszcza się. Ta kompensacja według sekcji jest indywidualna i ta ilość cieczy jest dostosowywana do położenia opryskiwacza na polu, oczywiście dzięki zastosowaniu nawigacji satelitarnej GPS. Także rewolucja polega na zmianie jakości oprysku w zależności od warunków poprzez klikanie na ekranie, a nie poprzez zmianę rozpylacza. Nie interesuje nam tutaj już dany typ, a jedynie to, czy jesteśmy w stanie przejechać z prędkością powiedzmy 5 czy 10, 15 na godzinę. Nie jesteśmy uwarunkowani od parametrów technicznych naszego opryskiwacza.